Yo, siemanko, ja jestem Technokrata, to jest pan Jensen, którego wszyscy, którzy karty graficzne kupują, kojarzą. Sympatyczny, albo nie, nie wiem, pan w skórzanej kurtce 2 czerwca, zaraz przed targami Computex. W ogóle zastanawia mnie to, dlaczego przed samymi targami Computex zaprezentuje. Co? O, to jest pytanie i dzisiaj się nad tym pozastanawiamy. Ale zanim to sponsor dzisiejszego odcinka. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest Lenovo i Polski Gaming, bo tak nazywa się ta inicjatywa, w której możecie zgarnąć aż do 8 kodów na wybrane przez Was polskie gry. Właśnie na tej stronie, ale po kolei, co musicie zrobić? Musicie kupić wybrany sprzęt od Lenovo z serii gamingowej, czy to jest IdeaPad Gaming, czy też Lenovo Loka, którego ja tutaj mam, czy może Lenovo Legion, albo nawet komputery stacjonarne Legion, czy też konsola Lenovo Legion Go. Ja na przykład za takiego Lenovo Loka, którego mam tutaj, zgarnąłbym 4 kody. A jak można to zrobić? No jak już kupicie sprzęt, no to wtedy wycinacie numer seryjny z pudełka, robicie jego zdjęcie albo skan, wrzucacie na stronę konkursową, czy też stronę promocyjną lenovogaming.pl/polskigaming, no i przechodzicie pozytywną weryfikację. Macie 14 dni na zarejestrowanie numeru seryjnego od daty zakupu, potem 10 dni na wykorzystanie kodów do gier. Promocja trwa tylko do końca maja, więc jeżeli ktoś z Was planuje kupić, kupił albo zastanawiał się, jaki sprzęt kupić, no to już wiecie. I tutaj ta wstawka mogłaby się zakończyć, ale jeszcze dodam od siebie, że na Polski Gaming tą inicjatywę razem z Lenovo natrafiam nie pierwszy raz, bo już nieraz robiąc newsy i czytając w ogóle rzeczy o polskim gamingu, właśnie na nich trafiałem, gdzie robią super zestawienia o tym, jak wygląda polski game dev, jak wyglądają polscy gracze tacy statystyczni. Super się to prezentuje. Nawet w jednym z tych newsów kiedyś używałem tego ich końcoworocznego takiego zestawienia o polskim gamingu, jak to wygląda, żeby Wam o tym poopowiadać, więc strasznie się cieszę, że teraz Wam mogę o tym powiedzieć, o kolejnej ich inicjatywie takiej patriotycznej, można powiedzieć, czyli o rozdawaniu polskich tytułów za darmo. I tutaj już tą wstawkę możemy zakończyć. Dajcie znać, czy ktoś z Was zgarnął gry w tej promocji, a my wracamy do filmu. Uwielbiam sponsorów w tech newsach, nie ma nic lepszego, to jest w ogóle taka najbardziej wymarzona opcja dla youtubera, żeby pojawił się właśnie taki sponsor jak Lenovo tutaj, który wstawiałby swoje minutę, dwie, nawet czasami 5 w jakiś film. I to byłoby super, bo byłyby materiały w postaci bilonu na robienie YouTube'ów, a jednocześnie widzowie wtedy, chociaż to moim zdaniem niesłusznie bardzo często, mają wątpliwości, że jeżeli jest recenzja na przykład sponsorowana, to już jest nierzetelne. Rozumiem Wasze wątpliwości, natomiast powiem Wam szczerze tak. Ktoś, kto płaci za recenzję, znaczy nie powinienem teraz o tym mówić, bo to jest ten, płaci za nasz czas tak naprawdę, za czas testera, bo wbrew pozorom rynek, jeżeli chodzi o tech YouTube'a, jest jeszcze bardzo szeroki. Tutaj się jeszcze bardzo dużo twórców zmieści, więc jak chcecie zakładać tech YouTube'a, to zakładajcie. A producentów jest cała masa, więc tych propozycji jest bardzo dużo i można sobie w nich wybierać. No i pytanie, kto jest w stanie jaką kwotę zaoferować za czas poświęcony na recenzję danego sprzętu. Czasami pieniądze są dużo mniej ważne, a na przykład sam sprzęt jest bardzo ciekawy. Ja na przykład ostatnimi czasy dużo robię sprzętu, za którego nic nie dostaję. No, dostaję też sam sprzęt często. Na przykład ta klawa, z której korzystam od 1000, ta kamerka od Logi. To są sprzęty, za które nic nie chciałem, które sam chciałem od producenta, bo to jest dla mnie po prostu bardzo ciekawe. Więc no tak to wygląda. Ale domyślnie takie reklamy jak w telewizji, no paradoksalnie są najlepsze. Dajcie znać, jak to dla Was wygląda pod kątem takiego sponsoringu. Oczywiście wszyscy widzowie to najlepiej chcieli, żeby każdy youtuber wszystko robił za darmo, jeszcze ze swoje pieniądze kupował sprzęt, testował, dawał pełną opinię i pracował na etacie, żeby mieć na to wszystko pieniądze, tak? No, fajnie. ostatecznie istnieje jeszcze Patronite i tego typu platformy, na których widzowie, którzy by tak chcieli, mogliby wspierać youtuberów dużą ilością pieniędzy i wtedy byłoby stać na kupienie każdej nowej karty graficznej, procesora, laptopa do przetestowania, ale to byłyby jakieś niewyobrażalne pieniądze. Dobra, dzisiaj nie o tym, dzisiaj o Jensenie i jego prezentacji. Przepraszam za ten przydługi wstęp. Jeżeli ktoś jeszcze po tym wstępie dojdzie do wniosku, że warto zostawić subskrypcję, to będę Wam ogromnie wdzięczny i oczywiście bardzo dziękuję wszystkim tym widzom, którzy już od dłuższego czasu ze mną są, subskrybują, łapkują te materiały, a ja sobie powiem o Nvidii, ponieważ mówiłem Wam już jakiś czas temu w materiale, że jest szansa, iż Nvidia, prezentując karty graficzne pod AI, bo to jest główny cel tego Computexa, zaprezentuje też 5090 i 5080. Dlaczego? Dlatego, że te karty jako rdzeń będą miały bardzo podobną, zbliżoną konfigurację do najnowszych układów AI od Nvidii. W związku z tym, trzymanie ich w jakiejś większej tajemnicy nie będzie miało jakiegoś zasadnego sensu. Ciekawy ruch ze strony Jensena, natomiast skoro robią to przed Computexem, szkoda, że nie mają na Computexie zaplanowanego żadnego drugiego panelu, bo wtedy podejrzewałbym, że na jednym pokazaliby rozwiązania pod AI, a na drugim właśnie RTX serii 5000. Ja trzymam kciuki, żeby chociaż zajawka tych RTX-ów serii 5000 się pojawiła. Prawdopodobnie będę chciał odpalić streama, chociaż to jest 19:00 czasu tajwańskiego, więc to może być gdzieś w nocy czasu naszego, prawda? Tam jest, ono jest na wschodzie, więc teoretycznie nie, to będzie u nas po południu, bo do nas to słońce dochodzi. Dobra, nie będę tutaj tego teraz rozkminiał. Czekaj, my jesteśmy na plus od czasu Greenwich, więc tam te godziny też idą. Dobra, to będzie gdzieś w nocy. To będzie gdzieś w nocy, a nie w dzień. Przepraszam, zła moja tutaj była rozkmina, więc możliwości prezentacji tego będą różne, ale już z kolei widać, że inne wystąpienia innych firm, tak jak AMD, na już samym Computexie, który właśnie startuje od 3 czerwca, już prawdopodobnie będą w takich godzinach przystępnych, popołudniowych dla nas. 9:30 do 11:00 zaplanowany jest keynote z AMD. Oczywiście wszystko czasu tajwańskiego, to sobie poprzeliczam na czas europejski. 13:30 to jest Qualcomm, którym ja zaczynam się coraz bardziej interesować w związku z ich Snapdragonami, które w Geekbenchu ponoć, chociaż są tam jakieś domysły, że może Snapdragon majstrował coś przy tych wynikach, pokonują M3 od Apple i to jest główny tak naprawdę konkurent, jeżeli chodzi o te procesory ARM. Tu Snapdragon głównie będzie konkurował jednak z Apple, ale pośrednio przez to, że będzie to procesor działający i głównie napędzający Windowsa, będzie konkurował z Intelem i AMD. Natomiast nie w tej sferze, która paradoksalnie dla nas jest najważniejsza, czyli w gamingu, ale dla mnie osobiście też te mobilne laptopy są bardzo ważne. Bardzo lubię tą tematykę ultrabooków czy Intel Evo, jak teraz Intel nazywa swoją następną generację po ultrabookach. Bardzo lubię tą tematykę i to naprawdę z wypiekami na twarzy zaczynam tą walkę obserwować. To jest taki nowy pojedynek, który nam się rodzi po takim już przeoranym temacie ciągłej walki Intela i AMD. Pojawia nam się nowy gracz, który będzie, właściwie dwóch nowych graczy, Apple jest już od 2019 roku bodajże, więc to już jest 5 lat, kupę czasu. Co za w ogóle określenie, ale nieistotne. Bardzo dużo czasu już minęło od premiery pierwszych procesorów Apple. Tak czy inaczej, to teraz jest taka druga para walczących. Apple versus Snapdragon. Tak czy inaczej, ja to obserwuję ogromnie, dlatego też jestem zainteresowany tą konferencją i co tam Qualcomm pokaże. Intel 4 czerwca o godzinie 11:00. Wydaje mi się, że to będzie najbardziej przyjazna godzina do odpalenia streama. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Potem Mediatek, Supermicro, NXP i Delta, co już mnie znacznie mniej te konferencje interesują. Ciekawy jestem tego Computexa, ponieważ teraz wychodzi na to, że Computex to są jedne z najciekawszych targów, jakie są, takich branżowo, czysto komputerowych. Targi, nie pamiętam jak one się nazywają, ale te, co się w styczniu w Vegas odbywają, trochę tracą na znaczeniu i Computex wyrasta, a właściwie już jest taką najmocniejszą konferencją pod tym względem, więc czekam, co tam się może pojawić. Nie spodziewałbym się niczego spektakularnego, raczej premiery tego takiego najbardziej ciekawego dla nas sprzętu nastąpią na jesieni, ale mogą zostać one tutaj pokazane. No, jest też ogromna i no, granicząca wręcz z pewnością szansa na pokazanie Ryzenów serii 9000 i moim zdaniem, jeżeli nie pokażą się RTX-y serii 5000, to będzie najciekawsza premiera tych targów. Computex, oczywiście ja Wam będę donosił o wszelkich premierach, które tam się wydarzą, a być może jeszcze w tym roku, i to taki bonus do tego Tech Newsa, wydarzy się premiera Nintendo Switcha 2. I no, czekam na tego Switcha, bo od zawsze chciałem sobie kupić Switcha, jednak idea grania takiego przenośnego zawsze mnie kręciła. Na początku myślałem, że Nvidia GeForce Now to będzie to, co zawładnie moim sercem, ale jest jeden problem. Najczęściej pograłbym sobie offline, kiedy internet jest kiepski. Zdarza mi się jeździć ostatnio często na jakieś konferencje, jakieś takie spotkania, jakieś takie imprezy branżowe. Wczoraj, by the way, dlatego nie było Tech Newsa, bo była gala, czy też plebiscyt IT Hardware, wręczenia nagród IT Hardware, w którym Wy jako konsumenci głosowaliście. Ja też swój głos oczywiście jako zwykły konsument oddałem i nie mogłem nagrać tego odcinka, byłem w drodze i chciałem sobie też pograć na telefonie. No nie da się, no tragiczny jest internet w tych pociągach. Pociągi jadą też takimi dość, no nie za, że tak powiem, ciężko to powiedzieć, jak to powiedzieć. No, są poza zasięgiem internetu. Ja nie będę się tutaj na jakieś krasomówstwo starał silić, bo widać, że mi nie wychodzi i się zacinam. Tak czy inaczej, no nie ma tam neta. Samolotem, jak lecę, nie ma neta i taki Switch, szapoba. Kupiłem kiedyś Anaberika, ale jakoś te takie turbo retro gierki z lat 80., 90. może mniej mi podchodzą, ale już takiego Switcha i te giereczki to bym poobgrywał, zwłaszcza że ma być wersja OLED. No tutaj już ta konsola, pomimo tego, iż będzie odstawać parametrami od tego, co mamy w najnowszych konsolach, takich jak PlayStation 5 czy Xbox Series, ale będzie sporo mocniejsza od poprzednika, więc tutaj te wszystkie gry, które już w tym momencie są na rynku, a nawet te, które się pojawią w najbliższym czasie, myślę, że ich port na Switcha będzie jak najbardziej nie tyle co możliwe, co w ogóle zasadne i się odbędzie prędzej czy później. W związku z tym, no, Switch 2 jest na moim celowniku, podobnie jak PlayStation 5, podobnie jak monitor OLED, strasznie dużo tego sprzętu, a nerki tylko dwie, więc trudno, no zobaczymy. Będę czekał na promocję. W ogóle wyhaczyłem ostatnio, i to już tak mówię nawiasem, koniec newsów, wyhaczyłem kolejny zakup, taki dzięki mojemu widzowi, ale też powiem Wam, jak już to do mnie dotrze, bo nie wiem, czy dotrze i jeżeli dotrze, to w jakiej formie, czy będzie w całości, ale ojej, złoty zakup. Podpowiem tak. Monitor, który kosztował, jak wychodził, i to wcale niedawno, bo chyba 2 lata temu albo 3 lata temu miał swoją premierę, jak wychodził, kosztował 14 000 złotych, a ja go kupiłem za 1300 bezpośrednio od producenta. Więc już taka zajawka dla Was mała i będę na pewno robił o tym odcinek. Jak nawet przyjdzie w częściach albo niedziałający, to też Wam zrobię o ten odcinek, bo to ważne, jak się kupuje rzeczy, które w jakiś sposób są tam lekko niepewne, żeby też mówić o tych niepewnościach związanych z zakupami. Dobra, za dzisiaj bardzo Wam dziękuję. No i cóż, cieszę się, że wracam do Was zaraz przed końcem tygodnia. Dajcie znać, jakie plany na majówkę macie, to może będziecie mnie oglądać, może nie. Ja będę dla Was na pewno przez całą majówkę nagrywał. Ja mam plany na majówkę takie, żeby robić dla Was filmy. Mam w planach kilka recenzji, oczywiście Tech Newsy będą wlatywać, chociaż pewnie ich będzie mniej. Znaczy nie, no będzie ich tyle samo, bo i tak biorę dużo newsów z zagranicznych portali, a to, że dużo newsmenów pewnie też będzie chciało sobie zrobić jakiś urlop w Polsce, no to te polskie portale może będą mniej pisać. Mam nadzieję, że IT Hardware nie. Dzięki wielkie za dzisiaj, miłego weekendu, miłej majówki, dużo zdrówka, miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie i bardzo dziękuję, że tu ze mną jesteście. Jak ktoś wytrwał do końca, to byczku, napisz w komentarzu majóweczka. Do zobaczenia. Cześć!